to nie ryzykuje, nie ma drzwi. Patrzcie, ludzie! Ta paletka ma dwa cienie, które służą jako bronzer i róż. Ale nie zrobię tego, kurde, nie zrobię tego, bo to by było pójście na skróty. Jeszcze. Więcej. Too much. Pretty. Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. Znowu bez makijażu, a to dlatego, że wykonamy sobie kolejny challenge. Drogeria Horex rzuciła mi wyzwanie, abym wykonała makijaż tylko jednym typem produktu i padło na cienie do powiek. Tak, kochani, będziemy wykonywać makijaż twarzy, brwi, oczu, ust, wszystkiego cieniami do powiek, także jeśli jesteście ciekawi, czy jest to możliwe do wykonania, to zapraszam do oglądania dalej. Dobrze, zaczniemy sobie od makijażu twarzy, ponieważ raczej to będzie coś, nad czym spędzę najwięcej czasu, z racji tego, że no, nie mogę tutaj użyć podkładu. Przygotowałam sobie kilka palet, głównie paletki Affect, ponieważ one mają bardzo fajnej jakości beżowe cienie. I będę próbowała coś tutaj sobie wykombinować, jeśli chodzi o podkład. Szczerze powiedziawszy, że nie mam bladego pojęcia, jak to wyjdzie. Oczywiście też odpada używanie gąbeczki, chociaż może pod oczy nałożę korektor gąbeczką. Ale no nie wiem, no powiem Wam szczerze, że trochę się ociągam, jeśli o to chodzi, ponieważ no boję się, nie powiem, że nie. Zacznę sobie makijaż twarzy od paletki Affect Secret Beauty. I ja mam tutaj takie dwa beżowe cienie, które jak zmieszam, może wyjdzie jakiś taki w miarę sensowny kolor, jeśli chodzi o podkład. I nie wiem tylko, czym to nakładać. Wzięłam sobie wszystkie takie, wiecie, flat topy. No dobra, no weźmy sobie tak. Trochę chyba za dużo tego ciemnego. Rozpracuję sobie to. O, całkiem nie najgorszy kolor. I teraz będzie latało generalnie wszystko tutaj wszędzie. No dobra, próbujemy. Zrobię Wam tutaj teraz przebitkę palet, których będę używała, ponieważ nie ma sensu pokazywanie Wam ich za każdym razem. I będzie to właśnie In the Spotlight, Secret Beauty, Lunar Spell i Paese Mattelicious, dlatego że to jest paletka matowa i myślę, że ona mi tutaj pomoże z brwiami. No generalnie szału tutaj nie ma, krycia nie będzie, umówmy się. Też nie wiem, jak będzie z późniejszym rozcieraniem innych produktów. Chociaż to w sumie tak jakby puder, więc może nie będzie aż tak źle. Na razie nie mam jakoś super podkreślonych porów na tej stronie, na której mam te cienie, także nie jest źle. Tak wygląda strona z podkładem, a tak bez. Ta troszeczkę jest bardziej problematyczna, ponieważ tu mam resztki blizn potrądzikowych. Natomiast zobaczmy, co się da z tym zrobić. Pracuję z tym trochę jak z minerałami, właśnie w takimi pracującymi troszeczkę ruchami, natomiast to jest chyba tyle, więcej tutaj nie jestem w stanie wyciągnąć. Zresztą już opruszyłam cały świat tym, tymi podkładami, cały czas chcę powiedzieć, tymi cieniami. No nie ma tutaj szału, wygląda to turbo sucho i będę musiała tak skorupką właśnie być do końca tego filmu, natomiast nie powiem, że jest tragicznie, dlatego że tutaj troszeczkę został wyrównany ten koloryt skóry, zwłaszcza tutaj, gdzie miałam blizny, plus ten kolor z paletki In the Spotlight, to jest Banana Shake, on ma taki podton lekko brzoskwiniowy, a takimi kolorami bardzo ładnie jesteśmy w stanie tak jakby wyprowadzić cerę na dobry koloryt, po prostu taka brzoskwinka, wszystkie takie różne inne przebarwienia na skórze maskuje. Dobra, przechodzimy teraz do korektora. I tu może być ciekawie. Dobra, wezmę sobie gąbeczkę i ona nie jest namoczona, tylko jest właśnie sucha. I wpracuję sobie ten cień właśnie Banana Shake z... Ej! Właśnie zauważyłam, że cień w In the Spotlight i w tym Beauty Secret to jest ten sam cień. W sensie nazywa się tak samo, Banana Shake, ale ma totalnie inne podtony. No ciekawe.
W każdym razie te dwa cienie sobie troszeczkę pomieszam, wpracuję na dłoni, żeby nie było tak dużo i spróbuję sobie zakryć cienie pod oczami. Nie jest źle. W sensie zrobi mi się tu pewnie troszkę żółtko. Natomiast trochę się wypracowała dolina łez. Widzicie to chyba w kamerze nawet. No, dziwne zabiegi tutaj się upiększające tworzą dzisiaj. Sprawdźmy drugie. No proszę Państwa, ja się tego nie spodziewałam. Ciekawa jestem, jak będzie to wyglądało na komputerze, ale w podglądzie jestem blada jak ściana i dość wyrównana, także no, nie jest źle. Przechodzimy teraz do brwi. Ponieważ staram się zrobić wszystkie rzeczy na twarzy, żeby potem mieć spokój z oczami. Oczu naturalnie nie będę robiła jakichś turbo szalonych, z racji tego, że przy tak nieujednoliconej cerze wyglądałoby to komicznie. Natomiast chcę zrobić coś ładnego i coś może graficznego. Dobra, przechodzimy do brwi i tu mi pomoże właśnie paletka Matlicious. I wezmę sobie, pomieszam może te dwa kolory tutaj, dlatego że ja mam taki dość neutralny odcień brwi, więc spróbujmy. Z turbo nieznajomego mi powodu. Jedna wyszła cieplejsza, druga jaśniejsza. Serio, nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Chyba mam po prostu inne pH w różnych częściach twarzy. I teraz chcę zrobić coś, co albo zrujnuje makijaż moich brwi, albo je naprawi, dlatego że ja od dołu mam bardzo rzadkie brwi. W sensie mam dużo luk. Więc teraz wezmę sobie spray, napsikam trochę na rękę, wezmę ten pędzel, którego używałam do brwi i zmoczę. I umaczam troszeczkę w tym granatowym cieniu, dlatego że chciałabym zrobić coś jakby pomadę i zrobić coś jakby włoski. Nie wiem, boję się jak to wyjdzie, ale kto nie ryzykuje, nie ma brwi. Okej, nie ma bidy, nie ma źle. Mało się tego nabrało, mało. Brakuje mi żelu, ale żelu to ja już tutaj z niczego niestety nie zrobię. A ja wzięłam sobie znowu za punkt honoru nie używać specjalnych narzędzi, czyli nawet nie wzięłam spiralki do brwi, czajcie to. Takie poświęcenie. Trochę to wyszło, trochę nie. W sensie, nie wygląda to źle, nie mogę narzekać. Ale to też nie był jakiś super ciężki krok do wykonania. Teraz będzie gorzej, dlatego że teraz konturujemy twarz. Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, za który kolor mam chycić, żeby był w miarę konturowy. O, patrzcie ludzie! Ta paletka ma dwa cienie, które służą jako bronzer i róż. Ale nie zrobię tego, kurde, nie zrobię tego, bo to by było pójście na skróty. Więc zrobimy inaczej. Pomieszam sobie ten nude nie wiem, z którym cieniem jeszcze i zrobimy sobie mieszankę na policzki. Dobra, jednak nie. Jednak z Naturally Matte, też z Affectu, pomieszam sobie te trzy cienie. Te takie beże, żeby coś tu spróbować wykombinować. Trochę mi żal tych paletek i tego, co z nimi robię. Strzepnę sobie to troszeczkę. Wezmę paletkę. I co? Jest coś. Jeszcze. Więcej. A few hours later. Nie no, muszę to naprawić. Gdzie jest mój podkład? Tak, znowu jakaś mieszanka tu musi wejść.
Dobra, mam konturowanie, jakieś mam konturowanie. Teraz czas przejść do różu i tak jak mówiłam, nie będę używała tych dodatkowych kolorów, które tutaj mam. Natomiast tutaj w tym Naturally Matte mamy taki... U Was to nie wygląda tak ładnie. U mnie wygląda właśnie jak taki troszeczkę róż, więc wezmę go sobie na pędzel. Tak troszkę. Nie wiem ile. Na dwie strony może. Strzepnę. I co? No próbujemy, co? O, coś widać. Coś zaczyna widać. Druga strona. Ej, widać. W podglądzie to wygląda strasznie. Naprawdę, na żywo nie jest tak źle. Chociaż nie wiem, czy to tak w podglądzie wygląda. Czy ja po prostu jestem ślepa. Trochę na nos, bo ja lubię. Wiecie, co jest w sobie fajne? Teraz o tym pomyślałam, że nie mogę sobie ściągnąć podkładu tymi produktami. Bo często jest tak, że jak przejeżdżam sobie czymś suchym po nosie, to ściąga mi się podkład, bo po prostu tutaj mi się bardzo mało rzeczy trzyma, a tu mi się nic nie ściąga. Pretty! Jako rozświetlacza użyję sobie cienia z palety Indy, nie, Lunar Spell. Tylko on jest taki naprawdę jasny. I on naprawdę tu może zrobić słabo, więc chyba go pomieszam z tym troszkę ciemniejszym. Ale czym ja to nałożę? Normalnie nałożyłabym takim pędzelkiem i może spróbuję takim, więc zrobię sobie tutaj małą miksturę. To będzie super mega drobinowe, ale trudno. Widać coś? Widać. Jakie glow! Jakbym jechała na Coachellę. Ładnie, w podglądzie nie jest taki ładny, w sensie nie jest taki intensywny, ale na żywo jest całkiem nie najgorszy, bardzo drobinowy, więc to byłby efekt, jakbym chciała robić jakiś taki mega błyszczący makijaż na Instagrama, ale tak to no działa, nie mogę powiedzieć, że nie działa. Także patrzcie, ja zrobiłam makijaż całej twarzy tylko paletką, paletkami, okej, okay, ale gdybyście na przykład nie wzięli ze sobą rzeczy na wakacje, to jesteście w stanie coś tam wykombinować. Zwłaszcza, że cera na wakacjach jest zazwyczaj jakoś tak troszkę opalona, taka świeższa, więc jako na przykład korektor właśnie cień pod oczy, to się może udać. To się może udać, proszę Państwa. Ale na nosie już nie widać. Gdyby nie brwi, nie byłoby najgorzej. Trochę się przybliżyłam, bo będziemy robić makijaż oczu. I teraz tu wiadomo, nie będzie jakiejś super specjalnej akcji, ale trudno. Na płaski pędzelek nabiorę sobie ten lekko fioletowy cień z paletki Lunar Spell. On się nazywa Nebula. I nałożę na całą powiekę. Cień położyłam na górę i na dół. I teraz wezmę sobie puchaty pędzelek, taką miotełkę. I jakimś brązikiem tutaj pierwszym, lepszym zrobimy sobie cieniowanie górnej powieki. Wezmę sobie teraz taki ciemny bakłażan, prawie już fioletowy i dam na zewnętrzne dolne i górne kąciki. I powiem Wam, że naprawdę jak na zero korektora, zero bazy, to te cienie się tak ładnie kleją, że naprawdę w ogóle blendują się ślicznie między sobą. Nie mam tu żadnego problemu z nimi i nie osypało mi się dosłownie nic na policzki. Także sztos. Jeśli nie znacie jakości palet z Affect, to polecam bardzo. Jak widzicie, z tej strony mam już kreskę, więc teraz Wam pokażę, co zrobiłam. Namoczyłam sobie znowu dłoń sprayem, troszeczkę zmoczyłam pędzelek i nałożyłam czarny cień. I będę robiła kreskę od połowy oka, żeby
znowu nie przesadzić właśnie z jej ciemnością, także robię ją sobie od zewnętrznego kącika do góry, łączę z powieką. I teraz od najbardziej zewnętrznej części rysuję sobie drugą kreseczkę w załamanie, tak żeby mi wchodziła dosłownie w ostatni moment, kiedy ugina mi się powieka. I tak prezentują się już gotowe kreski. Oczywiście linerem byłoby dużo precyzyjniej i trwalej, natomiast nie mamy linera. I teraz rzęsy. I tutaj chyba zrobię dokładnie to samo, czyli spryskam sobie rękę i nałożę strasznie dużo cienia czarnego, żeby zrobić coś na zasadzie masy. Nie mam pojęcia. Po prostu, wiecie, ciap ciap robię. I postaram się to nałożyć na rzęsy. Też tym pędzelkiem. Nie mam żadnego pojęcia, co to z tego będzie. Ale módlmy się o to, żeby nie zepsuło całości makijażu. Też nie wzięłam specjalnie zalotki, ani niczego, co by mi tu, wiecie, ułatwiało makijaż. Także, no spróbujmy. Nie wiem nawet, jak mam to malować. Najbardziej mi chodzi, żeby było widać te rzęsy w zewnętrznym kąciku, bo tutaj jest jasny cień. No nie ukręcę z tego więcej, niestety, ale trudno. Starałam się, próbowałam. Teraz czas na pomadkę i oczywiście ten sam sposób, więc po prostu zmoczę sobie cień i nałożę na moje biedne usta, które już czuję, że będzie z nimi problem. Więc najpierw sobie zwilżę pędzelek i wezmę sobie może ten cień tutaj, co mi szkodzi. Na ustach mam resztki błyszczyku, który nałożyłam wcześniej, takiego balsamu, więc chodzi o to widać, tak? Dramat, będę musiała to zmienić na inny kolor. Rozjaśniam to cały czas beżowym cieniem z wodą, żeby to nie była taka pomarańcza, ale średnio to wychodzi, chyba po prostu już zostaje to tak, jak jest. Zdecydowanie. Lepiej nie będzie. Kochani, makijaż uznaję za skończony, jeśli mam być szczera. Uważam, że wyszedł naprawdę nie najgorzej. Oczywiście oczy tutaj ratują sytuację z racji tego, że no, jak można zepsuć cieniami do oczu makijaż przy użyciu tylko cieni. Natomiast no, cera jest bardzo sucha, usta tak samo, jest skorupka, policzki. Tutaj można by było popracować, ale uważam, że nie jest źle. Koniecznie dajcie mi znać, czy waszym zdaniem podołałam wyzwaniu rzuconym przez drogerię Horex. Oczywiście, jeśli film się podobał, zachęcam do zostawiania kciuków do góry i subskrybowania kanału drogerii Horex, aby być na bieżąco z nowymi filmami, a nuż pojawi się jakiś kolejny ciekawy challenge. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!